Prywatne Liceum Salezjańskie im. Świętego Dominika Sławia we Wrocławiu zorganizowało drzwi otwarte dla uczniów, którzy w tym roku kończą swoją edukację w gimnazjum i muszą wybrać dalszą drogę kształcenia na poziomie szkoły średniej. Liceum gościło także ich rodziców i absolwentów, którzy zainteresowali szkołą swoje rodzeństwo bądź znajomych. Ku naszej radości dzisiaj do Liceum Salezjańskiego w Wrocławiu dotarła bardzo duża grupa osób. Cieszymy się z każdego, kto przyszedł, kto zechciał zapoznać się z naszą ofertą i kto zechciał chociaż przez chwilę doświadczyć tej wyjątkowej kameralności, ale także i wyjątkowości Liceum Salezjańskiego. Licealiści, nauczyciele, jak i dyrektor bardzo otwarcie przyjęli każdą zainteresowaną osobę i zapoznali ich z bardzo bogatą ofertą edukacyjną, jaką proponuje szkoła. Przybyli goście mieli okazję także porozmawiać z każdym z uczniów i poznać szkołę od podszewki. Rozmowy z osobami były bardzo konkretne, czy to z młodzieżą, czy z rodzicami, a więc widać, że osoby, które przychodziły, to osoby bardzo zdeklarowane już i gotowe do przyjścia do szkoły, jednakże osoby, które mają jakieś wątpliwości, jakieś pytania, jakieś obawy, które chciały rozwiązać. Po bliższym zapoznaniu się z ofertą szkoły oraz jej środowiskiem zapytaliśmy zarówno gimnazjalistów, jak i ich rodziców o wrażenie, jakie wywarło na nich Liceum Salezjańskie. Jest bardzo miła atmosfera. No, kameralna szkoła. Nie ma dużo ludzi, mała szkoła, więc to jest, uważam, duży plus, bo jest lepsza, taka bardziej przyjazna atmosfera. Każdy siebie zna, co moim zdaniem jest dużą zaletą tej szkoły. Widzę dużo ludzi, którzy są bardzo sympatyczni i prawdę mówiąc, chyba jednak tutaj się udam do liceum. Bardzo mi się spodobało. To prawda, dopiero weszliśmy, ale pierwsze odczucie jest pozytywne. Gimnazjaliści mieli okazję wziąć udział w otwartej lekcji biologii, geografii, historii, języka polskiego, jak i języków obcych, a w tym języka francuskiego. W ramach fizyki i chemii szkoła w tym dniu zaproponowała galę doświadczeń zorganizowaną przez uczniów liceum. Dodatkowo uczniowie mogli bliżej poznać wszystkie koła zainteresowań, jakie funkcjonują w szkole. Między innymi koło radiowe, fotograficzne, filmowe, biologiczne, informatyczne, teatralne czy wolontariat misyjny, którego członkowie przygotowali w tym dniu kiermasz ozdób świątecznych, własnoręcznie wykonanych i wystawę rekwizytów przywiezionych z ostatniej podróży misyjnej z Gany. Przybyli nie pozostali obojętni wobec bogatej oferty zajęć dodatkowych, zdradzając, w jakich sami chcieliby brać udział. Chcę się uczyć trzeciego języka i ja zawsze właśnie interesowałam się klasą teatralną jakąś, więc jakieś kółko dramatyczne, coś w tym stylu. Chciałbym chodzić do oratorium, które już dowiedziałem się, że istnieje. Zwieńczeniem drzwi otwartych prywatnego liceum salezjańskiego było spotkanie z dyrektorem szkoły, który zachęcał do wstąpienia w jej szeregi. Całe wydarzenie stało się doskonałym przykładem na to, że tego typu placówki są idealnym miejscem do tego, aby nabyć w nim niezbędne umiejętności, zdobyć potrzebną wiedzę, ale także rozwijać swoje pasje w otoczeniu wykwalifikowanej kadry i sympatycznych osób.